do koncertu doszło przez płytę. A mianowicie nagraliśmy płytę, która brzmi Puckie kolędowanie. Nagraliśmy ją razem z chórem puckim i nagraliśmy ją z zespołem Da Capolfine, ale również występuje z nami Józef Roszman. Usłyszymy mieszankę kolęd, bo będą i dwie kolędy kaszubskie, będą polskie kolędy, jak i również będzie Last Christmas po polsku. Ludzie stworzą taką potrzebę, bo ludziom brakuje tego, tych koncertów. Przygotowania trwały co prawda długo, bo nad płytą była praca ponad rok, ale do samego występu przygotowywaliśmy się około 2-3 tygodni. Chcemy tym całym koncertem przekazać ludziom, że święta to czas radości, bliskości, dlatego właśnie cieszę się bardzo i myślę, że cały zespół, jak i cała orkiestra, cieszę się, że może być tutaj dzisiaj i po prostu przeżyć ten dzień wszyscy razem w kościele śpiewając kolędy. Praca, ej kaszeni, nie zabudza życia skłeni, się nie drygłe, się zastudzę, nie